Sponsorem programu jest firma Detalking by Auto Atelier, Lublin, ulica Willowa 36i. Na program zaprasza Państwa Nazaruk Service, Lublin, ulica Abramowicka 45. Dzień dobry, Tomek Maciuszczak, witam i zapraszam na kolejny, pierwszy po przerwie urlopowej odcinek magazynu 16 Bieg. Wracamy na antenę Lubelska TV w nieco innej scenerii w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Dziś nie mamy gościa w studiu, ale jest z nami wirtualnie Jakub Jamruk, żużlowiec Motoru Lublin. Halo, słyszymy się, widzimy? Tak, słyszymy, witam wszystkich. Kuba, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No już chyba zdążyliście przywyknąć do tego, że wywiady, wizyty w studiach telewizyjnych odbywają się w ten właśnie sposób. My to dzisiaj testujemy, więc mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Tym bardziej raz jeszcze, Kuba, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Jesteśmy na gorąco po meczu Motoru Lublin w Gorzowie Wielkopolskim. Przegrana 43-47. Kuba, 6+2 na Twoim koncie. Jesteś indywidualnie z tego swojego występu w Gorzowie zadowolony? Tak połowicznie, bo zważywszy, zależy z jakiej strony popatrzeć, zważywszy na to, że tam w ostatnim czasie 3 tygodnie siedziałem na ławce, w ogóle nie jeździłem, nie mam tego objażdżenia. W ogóle ten rok jest bardzo dla mnie trudny, jak nie tylko tam dla wielu zawodników, dla mnie szczególnie z racji tego, że te regularne jazdy gdzieś tam nie wywalczyłem sobie tego gdzieś tam pewnie od początku, więc tym bardziej jeszcze sobie utrudniłem zadanie. Więc patrząc na ten całokształt, co się działo ostatnio, to jest okej, to jest w porządku, aczkolwiek zawsze mam większe ambicje i wiadomo, tych punktów chciałem zdobywać więcej, ale nie no, ogólnie taką przewagą jest dla mnie na plus z tego względu, że jestem realistą i też patrzę na wszystko chłodną głową i cieszę się z tego, że zrobiłem punkty na bardzo trudnym torze, dla mnie trudnym osobiście, gdzie w przeszłości miałem bardzo małą okazję, no, liczbę startów na tym torze i te wyniki moje na ostatnim na gorzowskim torze były bardzo niekorzystne, więc tym bardziej jest to na plus, że mówię, tam z bonusami to 8 punktów jest. Myślę, że do tego, o czym wspomniałeś, do tych rzadszych okazji do jazdy jeszcze wrócimy. Natomiast kontynuując temat wczorajszego meczu, czego Twoim zdaniem zabrakło do zwycięstwa? Bo 4 punkty różnicy i rzeczywiście z przebiegu spotkania można powiedzieć, że było ono wyrównane. Czego tutaj zabrakło? Co mogło być tą przysłowiową kropką na D w tym, żebyście wracali z Gorzowa z pełną pulą? No każdy z nas mógł dorzucić. Ja mogę dorzucić trochę więcej punktów, inni zawodnicy też. Co prawda mówię, ja troszeczkę takie pytanie może, mówię ja z racji jakby tam ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, jak to gdzieś tam wyglądało z mojego punktu widzenia, aczkolwiek z drużyny to jest, na meczu jest zawsze taki chaos, że gdzieś dopiero gdzieś tam po powtórkach widziałem, że gdzieś głupiliśmy punkty na trasie. No takie rzeczy, bo nie każdy bieg jestem w stanie zobaczyć, bo często po biegu jak zjeżdżam rozmawiamy i zmieniamy coś w motocyklach z moimi mechanikami. Z tego, co gdzieś tam zdążyłem zauważyć, jeśli chodzi o jazdę moich kolegów, no to gdzieś tam pogubiliśmy trochę tych punktów na trasie, a mówię, a ja to też gdzieś tam mówię, myślę, że my wszyscy poszliśmy po tej pierwszej serii nie w tą stronę, co trzeba było, bo pierwsza seria świetnie należała do nas, a później gdzieś poszliśmy nie w tym kierunku, co trzeba. I trochę tak to wyglądało, że to tak by był to zaplanowany ruch, jeśli chodzi o gospodarzy, że mieliśmy się pogubić, oni szybko się odnaleźli i pomkli do przodu. No aczkolwiek, no mówię, no, drużyna z Gorzowa miała nóż na gardle i zrobiła wszystko, żeby ten mecz wygrać, było u nich duże zawzięcie i znając tor doskonale, więc wiedzieli, jak ten tor się zmienia i wiedzieli, co zrobić, więc no mówię, po prostu sportowo przegraliśmy. Nie ma pełnej puli, jest 1 punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu i z tym wróciliście z Gorzowa. No to, co jest istotne i jest dobrą wiadomością dla kibiców, to, że wciąż Motor jest w tej pierwszej czwórce w tabeli, no bo to jest ten cel, który stawia się drużynie. No, mimo tej porażki w Gorzowie i patrząc na ten kalendarz spotkań, jaki macie, no jest to chyba cel osiągalny, możliwy do zrealizowania. Na pewno tak, no nie ma co ukrywać, jakbyśmy wygrali w Gorzowie, gdzie ten wynik był jakby w zasięgu naszej, w naszym zasięgu, to mielibyśmy tą czwórkę jakby mocniej zapewnioną, ale teraz już jest i ten rok wyjątkowy, jest tak nieprzewidywalny, że też myślę, że niewiele zrobiliśmy sobie dużą nadwyżkę wygraną w Częstochowie, myślę, że niewiele osób na to liczyło. Plan minimum był oczywiście w Gorzowie przywieźć jeden punkt, ale no mówię, nie udało się całej puli zebrać. Ta tabela też jest trochę taka jeszcze niemiarodajna, bo tam wiemy, że wiele zespołów ma dużo meczów zaległych. Z tego co kojarzę, my mamy wszystkie mecze objechane, a niektóre zespoły mają o 3 mecze mniej niż my, więc teoretycznie bardzo dużo punktów jeszcze mogą nadrobić, ale myślę, że musimy bazować przede wszystkim na meczach u siebie i na meczach u siebie wygrywać i najlepiej za 3 punkty. I to powinno moim zdaniem nam dać spokojnie czwórkę. No ten kalendarz ułożył się tak, że w rundzie rewanżowej u siebie jeździcie z tymi na papierze, no i w tabeli najmocniejszymi zespołami, z drużynami, między którymi się rozstrzygnie walka o awans do play-off. Już w piątek Fogo Unia Leszno. Zobaczymy się w piątek w Lublinie na zawodach? Mam nadzieję, aczkolwiek to jeszcze składu awizowanego nie ma, ja też takiej informacji oficjalnej nie mam, ale no, na to liczę osobiście, aczkolwiek mówię, to decyzja do sztabu szkoleniowego i to od nich to zależy. Mam nadzieję, że swoją jazdą przekonałem jakby ich do swojej osoby. No, myślałem, że tutaj może uda mi się w ten sposób wyciągnąć z Ciebie coś więcej. Natomiast też tak jak rozmawiałem dziś rano z Maćkiem Kuciapą, pytałem go o skład na mecz z Lesznem, powiedział, no, że jeszcze czekamy, we wtorek muszą być podane składy, ale będzie jeszcze czwartkowy trening, więc nawet to, że skład będzie taki, a nie inny awizowany, nie oznacza, że taki ostatecznie pojedzie. Powiedz, czy w związku z tym, jak wyglądają treningi motoru? Czy tę walkę o miejsce w składzie, tutaj głównie Ty rywalizujesz o to miejsce z Pawłem Miesiącem, czy rzeczywiście na treningach zdarza się, że jest ostro, że każdy tutaj chce dać z siebie maksa, wiedząc, że to może zaważyć o tym, czy wystąpi w meczu, czy nie? Nie wiem, czemu się zrobiła taka medialna jakby taka nagonka, że treningi decydują. Nie decydują moim zdaniem jakby jakoś znacząco, liczy się, myślę, że to też sztab szkoleniowy się tak wypowiadał w takim tonie, że liczy się wynik w meczu i mówię, można być mistrzem treningu, a na meczu jest całkiem inny dzień i całkiem inaczej zawodnik się zachowuje, jedzie. Treningi są bardzo spokojne, fajne, ja osobiście mówię, dużo sobie testuję, jeżdżę, nie mam tak, że muszę cały czas jeździć na treningu na najlepszym swoim motocyklu, na nowych oponach i tak dalej. Jeżdżę na treningu, realizuje trening taki, jakim on z założenia powinien być, tak? Czyli po prostu dużo zmieniamy, szukamy, bawimy się tymi ustawieniami i jakby po to ten trening jest. Nie jeździmy cały czas na tym samym. Czasami specjalnie psujemy przełożenia, czy coś zmieniamy, żeby zepsuć to na treningu, a nie na meczu, więc nie ma żadnego wożenia się po płotach, z pełnym szacunkiem i respektem. Jak się nawet ścigamy, to wszystko jest fair, zostawiamy sobie miejsce pod bandą i każdy z nas jeździ też po to, ścigamy się też po to na treningach, żeby zobaczyć, w którym miejscu człowiek się jest, bo nie zawsze ta jazda taka indywidualna, czy jak my tu mówimy ściganie z wiatrem daje nam jakby odpowiedź, w którym miejscu jesteśmy z naszą szybkością motocykli. Tu wracając do pytania o to, czy wystąpisz w meczu z Lesznem, ja zauważyłem taką tendencję w tej rundzie rewanżowej, tak jak mieliśmy na początek tej rundy mecz ze Spartą Wrocław. Ty wystąpiłeś we Wrocławiu, ze Spartą u siebie pojechał Paweł Miesiąc. Potem mieliśmy mecz z Gorzowem, u siebie jechał Paweł. Ty wystąpiłeś w Gorzowie. Zastanawiam się, czy to może być taki klucz, że skoro w Lesznie wystąpił Paweł, to i Ciebie zobaczymy w meczu z Lesznem u siebie. No to wynika z tego, że na początku wyglądało to tak, że oprócz tego pierwszego meczu było 2 mecze na 2 mecze, tak? Więc dlatego tak to teraz się układa, ale myślę, że to po prostu się tak złożyło i jakby mówię, trenerzy patrzą na naszą aktualną dyspozycję i to myślę, że te decyzje, tak jak trener Maciek powiedział, że to jeszcze nie zapadły i z meczu na mecz są podejmowane. Mówię, ja na tym tematem w ogóle się nie skupiam i skupiam się na tym, żebym swoją jazdą dyspozycją przekonał do siebie włodarzy, który był sztab szkoleniowy i tyle, ale to tak myślę, to nie jest też tak, że gdzieś mamy teraz zamianę i jedziemy na rewanże. Tak to po prostu wyszło. Powiedziałeś o tym, że trzeba mecze u siebie wygrywać. Fogo Unia Leszno, no to zdążyliśmy się przekonać, no drużyna od lat wygrywająca ligę. W tym sezonie, choć jakieś pewne obawy były, mówiło się, że tutaj chociażby Włókniarz Częstochowa może Unię zdetronizować. Jest piekielnie mocna Unia w tym sezonie, nawet mimo ostatniej porażki, no trzeba chyba podejść do tego przeciwnika na pełnej koncentracji i pełnej mobilizacji. Oczywiście uważam, że to będzie jeden z najcięższych meczów u siebie, jak nie najcięższy. Unia jest takim specyficznym klubem, że jest kompletna, tak nietypowym w zasadzie, że dla jakby całej ligi, że wszędzie potrafi jechać. Potrafi jechać w Grudziądzu na bardzo twardym torze, potrafi jechać we Wrocławiu na bardzo przyczepnym, więc ich tutaj warunkami torowymi raczej nie ma co szukać, ich zaskakiwać. Musimy ten tor przygotować pod siebie, żebyśmy się czuli jak najlepiej. Tak, no to będzie bardzo ciężkie spotkanie, ale wierzę w to, że jesteśmy w stanie wygrać. Wygraliśmy dość znacząco z Wrocławiem u siebie, a w tamtym roku przegraliśmy, więc Motor Lublin to nie jest ten sam Motor Lublin, co w ubiegłym roku, więc mi się wydaje, że ta wartość drużyny się podniosła i wierzę głęboko, mam nadzieję z moim udziałem, że powalczymy o zwycięstwo. Bonus twoim zdaniem jest w zasięgu? A ile było w ogóle? 12 punktów, jeśli dobrze pamiętam. No na pewno to była wygrana, z tego co kojarzę, dość znacząca Unii Leszno, no ale mi się wydaje, że plan minimum to jest 2 punkty w tym meczu, ale pewnie, że wszystko jest możliwe, jeśli my wykorzystamy jakby potknięcie rywali, będziemy świetnie spasowani z naszym torem, będziemy uciekać ze startu i znamy ten tor doskonale i te ścieżki. Mamy dużo szybkości naszych motocyklach, wszystko jest realne. Kuba, wrócę jeszcze do tego pytania o walkę o skład. Wiem, że słyszysz je praktycznie w każdym wywiadzie, ale no właśnie, jak tutaj pogodziłeś się z tą sytuacją? No bo to było zaskoczenie dla wszystkich, to wypożyczenie Jarka Hampela i nawet wśród takich najbardziej zagorzałych kibiców, choć no była to wiadomość dotycząca wzmocnienia drużyny, a więc no większej siły rażenia, to jednak pojawiły się właśnie takie głosy mniej optymistyczne, że to wcale nie musi być takie dobre dla drużyny. Jak tutaj ty przyjąłeś tę wiadomość i jak tutaj tobie przyszło pogodzenie się z tym, że jednak mimo tej wcześniejszej sytuacji, tej pewności, że będziesz miał odjechany cały sezon, jak to przyjąłeś? No wiadomo, że nie przyjąłem z tego z uśmiechem na twarzy, było to ciężkie doświadczenie, bo na pewno się z tego nie spodziewałem. Faktycznie gdzieś tam rozmawialiśmy że całkiem inaczej sytuacja będzie wyglądała, no aczkolwiek no, prezes wytłumaczył mi swoje argumenty i też na pewno rację w tym po części ma. Każdy patrzy z własnej perspektywy, tak? Prezes dba o dobro klubu, każdy z nas jakby patrzy też na siebie, żeby robić ten wynik, oczywiście w konsekwencji takiej pozytywnej też dla przydatności, żeby być przydatnym dla drużyny. No ale co miałem zrobić? No po prostu taka sytuacja się wydarzyła i tyle. Ten rok jest w ogóle bardzo ciężki, więc już mówię, ta sytuacja z tym wirusem, to, że nie jeździliśmy, to wszystko, to i tak człowiek był taki przybity, więc już tak większego wrażenia kolejny cios chyba na mnie nie zrobił, ale no nie, stawiam się i walczę ostro i naprawdę czuję się bardzo dobrze w tym roku i chcę to tylko udowadniać. Za każdym razem to mi wychodzi. Widzimy, jak nie tylko ja, ale wiele zawodników ma problemy w tym roku. Jest to bardzo ciężki i specyficzny rok. Po prostu jednym wychodzi to lepiej sobie radzić w takiej sytuacji, innym gorzej, ale ja większą część kariery miałem taką sytuację, że może nie większość, ale w każdym roku gdzieś tam się jakieś drobne, czy mniejsze, czy większe zagrożenie, jeśli chodzi o moją pozycję w zespole, pojawiało. Zawsze sobie z tym radziłem i wierzę też, że będzie tak i też w tym roku. A była w ogóle przez chwilę taka myśl, żeby na szybko poszukać innego klubu, czy poprzez wypożyczenie, czy w jakiejś innej formie, czy skupiłeś się tylko na tym, aby przygotować się jak najlepiej do występów w motorze i to miejsce sobie wywalczyć? Jakieś myśli takie bardzo luźne się pojawiły po Wrocławiu, bo jeszcze wtedy miałem tą okazję tak zrobić, tak? Przed zdobyczą tych 12 punktów włącznie, bo to jest jakby warunek do tego, żeby pójść na wypożyczenie, ale no nie, jak już po tych dwóch meczach, których pauzowałem, dostałem szansę i miałem zapewnienie, że jadę w dwóch kolejnych meczach. Wierzyłem, że mi się to miejsce w składzie uda wywalczyć na stałe. No nie wyszło to tak idealnie, jakbym po mojej myśli, znów wyleciałem na 3 mecze, ale mówię, no nie po to przyszedłem do Lublina, żeby gdzieś tu stąd uciekać i jakby ja nie szukałem, nikt do mnie nie dzwonił specjalnie, ani ja nawet nie wydzwaniałem po klubach, się nie pytałem i mówię, jakby też ta stabilizacja, która miała być, to było jeden argument, dla którego przyjście do Lublina, ale jest też szereg innych elementów i szereg innych argumentów było, dla których tutaj jestem, między innymi też tor, który bardzo lubię i który mi odpowiada. Męczyłem się na torze we Wrocławiu, na tego typu owalach, więc chciałem wrócić do tego, z czego się wywodzę i na czym się czuję jak najlepiej. Mówię, klub, atmosfera, wszystko dookoła mnie przekonało, żeby tutaj być. Nie chciałem z tego uciekać i mimo tej ciężkiej sytuacji zostałem i nie żałuję tego i będę robił na ten moment, mówię, nie żałuję tego i mam nadzieję, że gdzieś to się wszystko obróci na moją korzyść. Mówiłeś o tym, że ten sezon jest dziwny. No właśnie, bo poza ligą okazji do startów jest niewiele. Powiedz, czy masz jakieś plany startowe? Coś, co możesz tutaj uchylić rąbka tajemnicy kibicom? Czy planujesz poza tymi spotkaniami ligowymi jakieś wyjazdy na tor? No bardzo bym chciał, ale to teraz mówię, to teraz rozmowa w ogóle o takich startach w zakresie to jest jak wróżenie z fusów, bo sytuacja jest tak dynamiczna z sytuacją w Polsce i na świecie, że nic nie wiemy tak de facto. Miałem podpisany kontrakt w lidze czeskiej, miałem tam objechać z 8 spotkań, rozmawiałem z wodarzami, wszystko gdzieś tam stanęło, stoi, bo no nie ma kto nawet z tej Polski tutaj przyjechać tam do nich, bo wszyscy tutaj u nas siedzą. Mają jakieś plany o wrześniu, żeby wznowić te rozgrywki. Pojawiły się zapytania ze Szwecji też, ale też nikt nie wie jak to będzie, bo też szereg jest obostrzeń, między innymi nawet wykonanie zobowiązań wykonania testu na koronawirusa po przyjeździe ze Szwecji, a wracamy gdzieś przykładowo, jak mecz jest we wtorek gdzieś w środę po południu, zaraz jest mecz w piątek czy w czwartki, są też mecze w Szwecji, więc jak ktoś ma mecz w czwartek w Szwecji, to praktycznie to nie jest realne, żeby zrobić test i w piątek pojechać meczu w lidze polskiej, więc naprawdę to wszystko jest tak dynamiczne i dziwne i wszyscy też truchlejemy, żeby gdzieś tam te obostrzenia gdzieś nie wkroczyły mocniej z powrotem, bo jak widzimy gdzieś te przypadki potwierdzonych wyników pozytywnych jest coraz więcej w naszym kraju, więc nic nie wiem, naprawdę nic nie wiem i żyję z dnia na dzień i skupiam się oczywiście tu na startach w Polsce, ale jeśli tylko coś się pojawi na horyzoncie, że będzie zielone światło, to na pewno gdzieś tam za granicę też skoczy pojeździć. Wracając jeszcze do meczu z Lesznem, zakładając, że w nim pojedziesz, to może być dla Ciebie drugi mecz w tym sezonie przy Alejach Zygmuntowskich, bo do tej pory na te 4 występy w barwach Motoru to były 3 wyjazdy i jeden mecz w Lublinie z Rowem Rybnik, 7+1 wtedy zdobyłeś, ale chciałem Cię zapytać o wrażenia ze stadionu, bo mówiło i będzie pewnie mówiło się wiele o lubelskich kibicach. Wtedy fanów na trybunach było niewiele, bo zaledwie 25%, ale jak wspominasz sam występ i to powitanie przez lubelskich kibiców? No to wszystko jest takie bardzo specyficzne i myślę, że jeszcze nie miałem okazji jakby doświadczyć tej pełnej mocy, tej magii lubelskich kibiców, bo tak, a nie ma prezentacji, więc oficjalnie nie mogli mnie jakby przywitać. Tak, tu wspomniałeś, było 25% kibiców. Wjeżdżałem ze stadionu po meczu, była duża grupka fanów. Pod wyjazdem gdzieś zauważono mnie, byłem autoosobowy. Na początku mnie nie rozpoznano, później gdzieś mnie rozpoznano, to gdzieś pukano mnie w szybę. Wszyscy chcieli, żebym do niej wyszedł, zrobić zdjęcie. Nie mogłem tego niestety zrobić, bardzo mi było przykro, ale no mamy takie regulaminy sanitarne, że nie możemy sobie robić zdjęcia z kibicami, nie mieć z nimi bliskiego kontaktu, więc bardzo... Dla mnie to była przykra sytuacja, bo też chciałem się z nimi jakby, nazwijmy to, zapoznać i porozmawiać, porobić sobie zdjęcia, bo to jest normalne. Więc, ale tu mówię, nawet ten fajny gest właśnie, jak wyjechałem właśnie z stadionu i wszyscy mi bili brawo, gdzieś pokazywali, że jest ok. To było naprawdę bardzo miłe, ale no niestety przez to wszystko dookoła, co się dzieje z tym wirusem, to nie jest jeszcze to tak, jak to normalnie bywało, tak. No ale no nic, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te 37 podnośników, 31 to jest... No właśnie miałem pytać, bo o sektorze podniebnym na pewno słyszałeś. Tak, i mówię, słyszałem, że było 31 podnośników ostatnio, 31 to jest mój numer startowy, więc może to jest taki dobry prognostyk, chciałbym je zobaczyć na pewno na żywo. No to mam nadzieję i tego Ci życzę, żeby udało się to zobaczyć już w najbliższy piątek. Bardzo dziękuję za rozmowę w ten nowy dla nas sposób, chociaż Wy jako zawodnicy już się zdążyliście do tego przyzwyczaić. Raz jeszcze dzięki i do zobaczenia. Powodzenia przede wszystkim. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców z Lublina. A ja Państwu również dziękuję za uwagę w dzisiejszym 16 biegu. To już wszystko. Widzimy się w piątek przy Alejach Zygmuntowskich. Dla kogo nie starczy biletów, oczywiście przed telewizorami. Trzymamy kciuki za Motor i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku magazynu żużlowego 16 bieg w Lubelska TV. Do zobaczenia. Sponsorem programu była firma Detalking by Auto Atelier, Lublin, ulica Willowa 36i. Na program zaprosił Państwa Nazaruk Service, Lublin, ulica Abramowicka 45.